Cześć, witam Was po raz kolejny na budowie mojej nowej makiety. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym miejscem i pewną modyfikacją, która przyszła mi do głowy dopiero w trakcie budowy makiety. Tak jak pamiętacie, pierwotnie przygotowałem pewien moduł, który miał być modułem sterowniczym. Chodzi mi oczywiście o ten moduł tutaj wyżej. Był jeden, tak jak widzicie, tam dalej pojawił się drugi, czyli w sumie jest to około 140 cm wspólnie. Później wymyśliłem, że fajnie by było, gdyby stand znajdował się niżej, żeby nie było go widać na przykład podczas kręcenia filmów, żeby nie przeszkadzał, czy też nie był na pierwszym planie makiety. Stąd też wykonałem, poprosiłem o wykonanie mojego przyjaciela taki właśnie moduł niższy. Okazało się, że jest on na tyle duży, na tyle poręczny, że mieści się na nim zarówno stent, jak i sterowanie analogowo do zwrotnic. Na razie nie mylcie się tym sterowaniem Pico DG1, bo ono zniknie, będzie użyte inne sterowanie, które będzie zamontowane pod tym modułem, a więc nie będzie ono w żaden sposób przeszkadzać. Stąd też zwolniły nam się te dwa piękne moduły. A co za tym idzie, już przybliżam. Postanowiłem tutaj zbudować węzeł kolejowy, który byłby węzłem towarowym. No i oczywiście umożliwiłby mi manewry. Stąd też przestawiam makietę i już szybciutko Wam pokażę, ponieważ udało mi się już zdobyć wszystkie elementy, które posłużą do dobudowania właśnie tego. Tej części właśnie makiety. O tutaj. Po pierwsze, to co już wcześniej miałem, czyli to są fleksy betonowe. Pamiętacie, że ten tor ostatni, do którego będzie właśnie przytwierdzony ten właśnie, do którego będzie podłączony ten węzeł, ma podkłady betonowe. A więc mamy tutaj oczywiście betonowe podkłady, tory z betonowymi podkładami. Kolejna rzecz, brakowało mi do tego jeszcze betonowych zwrotnic. Udało się, dzisiaj dokładnie dotarły do mnie te właśnie betonowe zwrotnice, a więc mamy wszystko, co potrzebne jest nam do zbudowania tego właśnie węzłu kolejowego. A więc gdzieś tutaj, w tym miejscu, mam nadzieję, że to widać w kadrze. Zaraz jeszcze może troszeczkę tam w tamtą stronę to zrobię. Tutaj mniej więcej w tym miejscu będę się musiał właśnie wpróć w tor. Może nawet bardziej tu. O. I tutaj wykonać właśnie to podłączenie. To jest pierwsza zwrotnica. Druga zwrotnica również lewa będzie użyta tutaj do tego, aby móc zrobić jeszcze dodatkowy węzeł w tą stronę. Tak. A więc kawałek toru. Mam tu nawet takiego fleksa, który mi został przy budowie wcześniejszych, więc go wykorzystam tutaj do połączenia właśnie tego. I kolejny już tor będzie oczywiście torem zupełnie ślepym, czyli będzie takim żeberkiem, na przykład do ustawienia jakichś krótkich składów czy lokomotyw. No i oczywiście jeszcze jedna zwrotnica z betonowymi podkładami, która będzie zamontowana, zaraz Wam to pokażę. Ta zwrotnica będzie zamontowana o tutaj właśnie w tym miejscu, żeby nam ona umożliwiała połączenie się z tym żeberkiem. Nie będzie to jakieś duże żeberko, nie będzie to jakaś wielka mijanka, nie będzie to też jakaś stacja wielka towarowa, nie będzie ona jakaś bardzo rozległa. Niemniej jednak pozwoli nam tutaj spokojnie, myślę, na umieszczenie, no ja wiem, na pewno jakieś lokomotywy z dwoma wagonami, czy nawet więcej, jeśli chodzi o byłyby to wagony towarowe, to byłoby ich więcej. A więc całkiem fajna sprawa nam się tutaj tworzy. Pokazuję Wam to czysto technicznie. Jak już wykonam te podstawowe, czyli wkleję już zwrotnicę, kiedy uda mi się to wszystko jakoś umieścić w tym miejscu, to wówczas pokażę Wam, jak to wszystko
wygląda, a w tej scenie się żegnam. Do zobaczenia za chwilkę. Ponieważ wielu z Was na pewno interesuje to, jak tnę fleksy, a więc mówisz, masz urządzonko kupione w Lidlu, żadna filozofia, odpowiedni na końcóweczka do cięcia, włączamy, ustawiamy odpowiednią szybkość, no i jedziemy z koksem. Musimy poprawić troszeczkę. Troszeczkę się nam to obluźniło. Jeden. Dobrze, już poprawię sobie to poza wizją. Do zobaczenia w kolejnej scenie. No i już mamy wstępnie ułożone torowisko, czyli mamy zrobiony taką mijankę. Nie jest ona taka duża, jak myślałem. Jest trochę mniejsza. Wejdzie spokojnie lokomotywa z wagonem osobowym lub kilkoma wagonami właśnie towarowymi, ale niemniej jednak no, mamy takie tutaj taką jakby stację techniczną też. Bardzo mi się podoba, bo tutaj, tak jak widzicie, w tej części mam wolne. Nie będę tutaj zasadził żadnych wielkich drzewek, tylko krótką trawkę, co pozwoli mi też tutaj na ustawienie taboru. No i tutaj mamy żeberko, mamy tutaj dość spore żeberko. W tej chwili tory są właśnie ułożone, są przyklejone i zabezpieczone pineskami. No i cóż, mam nadzieję, że w ostatniej scenie z tego odcinka na makiecie pokażę Wam po prostu wstępnie zaszutrowaną i wstępnie tylko obsypaną trawą tą część makiety. Myślę, że wyszło całkiem sympatycznie, może jeszcze malutki rzut oka z góry. No, wygląda to całkiem sympatycznie. Myślę też, że jeżeli się uda to zintegrować z makietą, to po prostu będzie to wyglądało całkiem sympatycznie. No, w ostatniej scenie pokażę Wam, jak to wyszło po dodaniu zieleni. No, to do zobaczenia w kolejnej scenie. No i chyba ostatnia scena póki co. Tak jak widzicie, udało mi się już zaszutrować tutaj ten dodatkowy tor, który wybudowałem, tą mijankę, oraz tak jak widzicie, oprócz mijanki mamy tutaj żeberko całkiem spore. Jest to jeszcze mokre, ale wygląda to całkiem fajnie, więc jestem bardzo zadowolony z tego dzieła, które udało mi się zrobić. Oczywiście zostało jeszcze tutaj jakieś zazielenienie. No i oczywiście jakaś infrastruktura. Mam już pewne pomysły, więc myślę, że nie będę przedłużał tego odcinka. W kolejnym odcinku pewnie zobaczycie, co dalej się tutaj dzieje. Ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.